Dobry wieczór, z tej strony Skołowani. Bardzo nam miło, że jesteśmy podczas trzeciego dnia Happy Jazz Festiwalu w Toruniu, w klubie Pamela, gdzie na tyłach tegoż przybytku jest giełda winyli. I no cóż, chwalimy się własnym winylem, własnym dzieckiem, pierwsza płyta, która jest preludium do płyty kolejnej, miejmy nadzieję. Płyta jest o tyle ciekawa, że repertuar jest bardzo szeroki i wzięli udział tam różni goście z całej Polski. Warto się przekonać na własnej skórze, nie będę tutaj zdradzał, chociaż może parę nazwisk może wymieni Adam. Parę nazwisk, między innymi Lakis Apostolis Antimos, który dzisiaj z nami grał. Jest tutaj na... O, szkoda, że nie mam więcej wymienionych ludzi tutaj na płycie niestety, ale... Poczekaj, tutaj są. Źle, powinieneś znać na pamięć. Jurek zna na pamięć, proszę bardzo. Ja jestem dobrze wychowany i najpierw przedstawię, że z nami zagrała też Joasia Czajkowska-Zoń, także zacznijmy od pani. Lakis już był wymieniony, ale też Jarek Joskow, Sławek Małecki, Marek Modrzejewski, Partyzant, Jacek Gazda, Oleg Górny, o Jezu, Jezu, bardzo wiele. Heniu chyba, wiele, wiele wspaniałych nazwisk, tak, tak. Tytuł płyty Wieczny Chłopiec. Polecamy, polecamy bardzo, jest to fajnie nagrana płyta, fajnie brzmi. Jerzy, dziękuję bardzo. O, to jest Heniu, to jest Heniu, to jest Heniu, który tutaj nam trochę poprzeszkadzał. Zachęcam do kupienia naszych płytek, które są w sklepach i serdecznie zapraszamy na naszego następnego koncertu. Do zobaczenia.